No to wygląda na to, że w końcu się poszczęściło na samym wierzchu. Siemanko, witam was w kolejnym odcinku. Sorry za długą nieobecność, ale na razie nie ma gdzie kopać, a grupowe jakoś, tak jak wiecznie jest ich pełno, to ostatnio nie ma nawet gdzie jechać. Byłem raz z moją ulubioną grupą i niestety okazały się same green wasty. Nie było nawet co nagrać. Dzisiaj jestem z Go Detecting Midlands. Mam nadzieję, że wpadnie, będzie chociaż co pokazać. Widzimy się przy pierwszym dołku. Hej! Pierwszy dołek jest niestety Talarus Hubertus. Jak na razie straszna bieda, ale zapowiada się, że jest pierwszy fant. Wygląda to kawałek jakiejś ozdoby. Wy zobaczycie to na podsumowaniu, po wyczyszczeniu jest zbyt oblepione. Nie będę tego teraz czyścił, lecę dalej. Jeden jest plus. Ziemia miękka, fajnie się kopie. Nie trzeba walczyć o każdy centymetr wbicia szpadla. Trzeci sygnał, trzeci dołek. Ale niestety zwykły pocisk ołowiany. Chociaż wolę to niż śmieci. Teraz taki dziwny fant, wygląda jak ucięty kawałek kulki ołowianej. Czy widać, czy nie widać? Nie wiem, co to mogło być. Na razie bieda, cisza. Nawet z guzika bym się ucieszył. Poważne dziwactwo, głębokie jak cholera. Wygląda na jakiś odważnik do sieci. To takie kurde waży sporo. Sygnał taki ledwo czuć było, że głęboko. Serce już prawie szybciej zabiło. Niebieski kolor w dołku. Ale jest to guzior. Pierwszy dzisiaj. Na razie fant dnia. Mamy po bardzo długim czasie coś, co można nazwać fantem. Kawałek jakiejś powyginanej łyżki. Srebrna to ona na pewno nie była. Punc nie widać. Ale zobaczymy po wyczyszczeniu w domu. W końcu jest kolejny guzik. Jest nie najgorszy arseniak. Trzeba zrobić przerwę, wszamać coś i machać dalej. No i kolejny guzior, tym razem przypominający miedzianą monetę zjedzoną. Są jakieś metr od tego poprzedniego arseniaka. A zmiana pola to był dobry wybór. Wygląda na to, że jest pierwsza monetka dzisiaj. Niestety zjedzony miedziak, przy którym o identyfikacji można zapomnieć. Ale moneta to moneta. Teraz pozostało się jakiegoś guzika bądź rzymskiej monety. Nie wiem, biło kurde świetnie, ale z takiej głębokości. Nie, to nie będzie moneta. Kruszy się chyba cynk jakiś, nie wiem, jakiś śmieć, ale sygnał był taki ładny, jak się pokazało w grudce, serce szybciej zabiło. Idź, ale jest nowe pole, otworzył kolejne, jedziemy z koksem. Kolejne kopanie klubowe, w końcu nie pastwiska, tylko normalne pole, takie jak widzicie za mną, więc miejmy nadzieję, że coś ciekawego wpadnie.
Nie wiem, czy mnie wzrok nie myli. Ale mam chyba pierwszego zjedzonego Rzymka. Także zaczyna to wyglądać ciekawie. Jest to drugi dołek. W pierwszym był kawałek ołowiu. Uhu! Miejmy nadzieję, że wpadnie jeszcze jakiś czytelny. Kolejny dołek. Wpadł i arseniak. Zakrąglił się w dołku. Już jest pierwsze kompletne kółeczko dziś. Teraz jakiś dziwaczny, zagięty kawał blachy. Nie przypomina to klamerki ani nic. Ewen, zobaczymy po czyszczeniu. Ale pewnie będzie to śmieć. Sygnał taki ćwiartko-hamerkowy. Już myślałem, że będzie sreberko. Ale wygląda na to, że jest kawałek tokena średniowiecznego. Strasznie poszarpany. Ale jak widać, pominęli. Znowu sygnał na przechodzonej części pola. Tym razem pozostało się jakiegoś guzika. Jak widzicie, resztki napisów. Wyłamane uszko. Ale coś tam wychodzi. Nie ma dużo śmieci, najważniejsze. I to, co ostatnio, same shotguny. Po długim czasie wpadł jakiś kawałek łyżki. Niestety jakiś cynk bądź inny szajs metal. Nic ciekawego. Zapowiadało się ciekawie, ale słabiutko. Dawid też na razie ma tylko jakieś guziki. I na tyle by było. No i jest fan dnia jak do tej pory. Fajny naparstek. Szkoda, że trochę zgnieciony. Nie da się go naprostować niestety. Ale tak poza tym, że pęknięty, jest kompletny. Może to trochę bardziej do światła. Kurde, długo już naparstka nie było. Bardziej kompletnego. Czyli trzeba jednak zostać na pierwszym polu. Widzicie, zmieniłem wykrywacz na wistę. Pierwszy sygnał. Jest ptasia obrączka. Tak jak kiedyś nigdy mi nie wpadały, to ostatnio dość często. No to wygląda na to, że w końcu się poszczęściło. Na samym wierzchu sreberko bullhead sixpence. No to dzień zrobiony. Oj, gdzie to uciekło? Dobra, teraz to jeszcze uciekł. Dobra. Zaraz poszukam. No, znalazł się, z powrotem do ziemi chciał. Tak, jest bullhead, jest sreberko. Na samym wierzchu. Kuźwa. Dzień zrobiony. Fan dnia. I łycha. Niestety nic więcej nie wychodzi. Już kolejny kawałek łyżki. Jeden na poprzednim kopaniu, drugi dzisiaj. I wygląda na to, że to by było na tyle. Sygnały się skończyły, nic więcej już nie wpadło. Kieruję się powoli do auta, bo słońce już daje się we znaki. Jednak trochę za ciepło. A my widzimy się na podsumowaniu. No i witam Was na podsumowaniu. Fanty z dwóch ostatnich wypadów. Tutaj te mniej ciekawe. To jednak chyba nie była ucięta kulka muszkietowa. Tylko taki dziwny kawałek ołowiu. Nieznanego mi przeznaczenia. Tutaj ten blaszany pierdołek. Nie wiem, co to mogło być. Kawałki łyżek. Tu ten okrągły kawałek cynku. Pójdzie do śmieci. To nie wiem. Wydaje mi się, że mógł to być kawałek tokena, albo ciężko w sumie stwierdzić. Albo kawałek czegoś ołowianego. Token to raczej nie był. I zaczynają się fanty. Tasia obrączka, kawałek arseniaka, kolejny guzior. Teraz widzicie napisy, zresztą widzieliście na miniaturce na filmie,
Kolejny arseniak. Jeszcze jeden. Trzeci. Tutaj monetka. Niestety nie widać na niej tyle, żeby szło to zidentyfikować. Tu trochę ciekawsze fanty. To myślałem, że jest to podkładka, ale jak widzicie, jest to jakieś drobne kółeczko z brązu. Więc kto wie, czy nie rzymskie. Wychodziły tam Rzymki na polach. Także uważam to za ciekawy fant. Tutaj ta ozdóbka z drugiego dołka. Okazała się jakaś łapa lwa bądź czegoś. Z jakiejś figurki bądź ozdoby. Wyszło dopiero po czyszczeniu. Tu naparstek. Całkiem znośny stan. No i najlepsze fanty. Tu kawałek rzymskiej monety. Musicie mi uwierzyć na słowo. Wiem, że nic nie widać, ale widziałem ich wystarczająco, żeby stwierdzić, co to było kiedyś. Bo niestety o identyfikacji można zapomnieć. Ale Rzymek to Rzymek. No i najlepszy fan w końcu wychodzone. Po długim czasie sreberko Bullhead 1817. Widzicie, w jakim stanie. Ładna patynka. Wszystkie detale, napisy czytelne. Ta moneta zrobiła mi dzień. Nie, dzięki, że oglądaliście. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę, komentarz, jakiś ślad po sobie. Jeśli jesteście nowi na kanale, kliknijcie subskrypcję, żeby być na bieżąco. Dzięki, trzymajcie się, do następnego. Hej!